Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Eliasz, a to jest kolejny odcinek takich ciekawostek, 10 rzeczy, których możesz nie wiedzieć o jakiejś postaci z Naruto. Tym razem jest to Sasuke Uchiha. Zapraszam. Wyobraź sobie, że Sasuke nigdy nie istniał. Tak miało być na początku, dopiero po rozmowie Masashiego z jednym z redaktorów uznał on, że dobrym pomysłem jest, aby Naruto miał swojego rywala. Imię Sasuke pochodzi od legendarnego wojownika Sasuke Sarutobiego, który był ojcem trzeciego Hokage. Dla Kishimoto Sasuke jest najcięższą postacią, którą narysować, co czyni Sasuke jego ulubionym bohaterem do rysowania. Sasuke jest leworęczny. Można to wywnioskować z tego, że kiedy mędrzec z sześciu ścieżek prosił go, aby wskazał swoją dominującą rękę, wybrał lewą. Według jednego z sondażu Sasuke jest drugą ulubioną postacią w Naruto. Uchiha to z japońskiego wachlarz. Ulubione jedzenie Sasuke to pomidory i onigiri, nie lubi jednak słodyczy i ramen. Ulubionym słowem Sasuke jest chikara, czyli moc. Mangekyou Sharingan Sasuke jest najbardziej wyjątkowy. Jest to czerwony wzór na czarnym tle, gdzie w innych przypadkach kolorystyka jest odwrotna. Sasuke jest jedną z postaci, której strój został najczęściej zmieniany. Mam nadzieję, że takie ciekawostki o Sasuke spodobały Ci się. Jeśli tak, możesz zostawić lajka lub udostępnić ten film. Możesz również w komentarzu zaproponować mi, o kim mógłby być następny odcinek. Dzięki!